Słuchajcie, nie ma co kryć, jest bardzo zimno. 2-3 stopnie, a do tego jeszcze wieje wiatr. Sprawdzimy aktualizację miniaka. Zobaczymy, jak ten nowy firmware, to nowe oprogramowanie. 300 na końcu. Tam jest jedna cecha, mianowicie można sterować dronem podczas manewru RTH. Ja spróbuję nisko polecieć w RTH, może 25 metrów wybiorę. I zobaczymy sobie, jak on się sprawuje, jak sobie lata. A w drugiej części będzie dla was niespodzianka. Nie robimy dalszych wycieczek, po prostu za bardzo dokuczliwy jest ten wiatr i temperatura. Let's go! Ok, kochani, jesteśmy gotowi. Mamy tutaj ustawienia, jeżeli chodzi o miniaka. 29 metrów RTH, w porządku. To, co chciałbym jeszcze sprawdzić, to jest menu About. Jeżeli chodzi o firmware, 300 na końcu. Pytanie, wersja aplikacji 1.3.1. Tutaj wszystko jest, widzicie, jeżeli chodzi o moje ustawienia. One grają też oczywiście z iPadem, czyli z Apple. Odpalamy silniki. Take off. Podniesiemy się tak, mówi się o tym, żeby podnieść mniej więcej na 10 metrów i chwilę poczekać. On powinien złapać punkt bazowy w tym momencie. Dobrze, możemy polecieć trochę wyżej. I tutaj to, co zrobimy, chciałem sprawdzić tylko, dokąd prowadzi droga. Jesteśmy w fajnej miejscówce, bo jesteśmy na polance. Tu właściwie nie ma nic ciekawego oprócz kilku drzew. Przy lotach niższych, takich FPV, które zrobimy w drugiej części, powinno być fajnie i ciekawie. Polana też jest miękka, do ćwiczeń w akro będzie idealna. No dobra, możemy polecieć tutaj do tego wysokiego drzewa. Miejscówka jest niezła, oprócz tego, że jest trochę podmokła, ale dzięki temu też mało ludzi tutaj mamy. Świetnie. Jeszcze trochę się podniosę, żebym był mniej więcej na 30 metrach. Jesteśmy w porządku. Tu jest dobrze. To teraz polecimy sobie jeszcze trochę w prawo. Ogólnie steruje się nim bardzo dobrze. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Bo ten Mini 2 naprawdę dobrze sobie radzi. Ok, słuchajcie, tu jest chyba jakiś ciek wodny albo jakieś jeziorko. Możemy sobie zobaczyć. Super, zrobię w takim razie jedną fotkę. Podniosę się może na 50 metrów i stąd ruszymy. Jeszcze trochę wyżej. I on ma teraz tak ciekawie dobrany algorytm, to jest zresztą napisane w instrukcji, że w zależności od tego, w jakiej odległości jesteśmy, tak to wygląda w różny sposób, jeżeli chodzi o RTH. Dlatego, że jeżeli jesteśmy blisko, on wraca na podobnej wysokości, czy na tej wysokości, na której jest. Przerzućmy na zdjęcia. Balans bieli obniżę mniej więcej na 5,5-5,600. W porządku i mamy JPG plus RAW. Tak jest. Z tej pozycji teraz wcisnę Return Home, zobaczymy, co się stanie. Jesteśmy na 89 metrach, zobaczcie. Go home. I zmiana oprogramowania miała polegać na tym, czy ta nowa cecha, że jesteśmy w stanie manewrować. Przede wszystkim gimbal do góry poproszę. Pamiętajmy też o tym, że on nie ma czujników, jeżeli chodzi o to, jak sobie radzi z przeszkodami. Tu jest więcej tych cieków wodnych i fajnie. Świetnie. Jeszcze trochę podniosę się. Wraca ładnie i to, o czym mówiliśmy, to, że można nim sterować, tak? Podczas powrotu do domu, faktycznie. Mogę kręcić w lewo, w prawo. Spróbujmy się na to jeziorko. I lewym drążkiem operuję. Teraz zmniejszam wysokość. Yaw, czyli zakręty, czyli zmieniam kierunek, tak? I mogę też zwiększyć wysokość, to jest to. Natomiast prawy drążek nam przerywa manewr. Go home. Ok. Tak wygląda sytuacja, powinniśmy być przy aucie, jest mata nasza i zobaczymy, co on tu będzie wyprawiał. Dokładność powiedziałbym, że średnia.
jeżeli chodzi o trafienie. Słuchajcie, wygląda to tak. Mamy matę startową. Raz, dwa, trzy, 3,5 metra od maty wylądował miniacz. Ale żyw i cały, po aktualizacji. Możemy zrobić jeszcze jedną próbę bliżej. Sprawdzę, jak będzie z dokładnością. Tylko matę przesunę. Tym razem mieliśmy około 1,5 metra różnicy pomiędzy matą startową a punktem lądowania. Nie tak źle. Słuchajcie, podsumowując tę pierwszą część, nasz super bohater, czyli miniacz dwójka, ma aktualizację 300. Można sterować podczas RTH tym lewym drążkiem i faktycznie możemy zmieniać nieco punkt widzenia, ale on leci cały czas w stronę punktu startowego, czyli jest klasyczne RTH. Prawy drążek przerywa ten manewr podczas właśnie powrotu do domu. Jeżeli chodzi o rozbieżność pomiędzy punktem startowym a tym punktem właściwego lądowania, 1,5 metra, w drugim przypadku około 4 metrów, w pierwszym przypadku, więc nie jest idealnie. Są tam jeszcze inne rzeczy, a mianowicie dwa błędy zostały poprawione. W sumie spisuje się bardzo dobrze, jak na malucha, rewelacyjnie. Teraz mamy drugą część, to będzie dla Was niespodzianka z komentarzem już i myślę, że będzie też dość ciekawie, zatem ruszajmy i zmienimy tylko kłada, będzie bardziej dynamicznie. Delikatnie polatamy w trybie Horizon na początku, później Angle, a na końcu w Acro. Sprawdzimy też, jak wygląda zasięg. Będę leciał tutaj na linii. To będzie zwykły cruising na początku, niski. Zobaczymy, jak wygląda zasięg. Jest mokro tu wszędzie. No to tutaj Acro raczej nie chciałbym ćwiczyć. Dobra, troszeczkę się podniesiemy, ale na razie sygnał jest ok. To pokazuje nam, że jest krytyko, więc muszę się podnieść i wrócimy sobie. Dziwna sprawa, dlatego że zasięg gogli mam pełen, a tak jakby crossfire nie łapał, tak jakbym chciał. Mega mokro tu jest. Polecimy sobie na wprost w takim razie tamtego drzewa. Teraz trochę wieje. Troszkę wolniej. No kurczę, jak critical. Skoro to jest crossfire, muszę sprawdzić ustawienia. Bo nie powinien mi pokazywać po 200 metrach, że RF signal jest critical. Tak jakby odbiornik miał słaby sygnał. Lecimy do nas nieco szybciej. Dobra, przelećmy sobie wokół tego drzewka, tą drogą. Chciałbym się zmieścić, trochę wiatr wieje i mnie zwiewa, ale jest w porządku w tym trybie Horizon. No i tu już jest failsafe chyba, nie? Chociaż jestem tak blisko, nie wiem, na czym to polega. Bo zobaczcie, jesteśmy tu. Prawda? A on traci nam sygnał. Okej, w każdym razie lata się fajnie. Mam już 14 V, więc będę wracał. Długo się nie lata, zaraz zdejmiemy GoPro i polatamy sobie trochę w Acro tutaj. Zobaczymy, na ile on jest mocny w Acro. Wiatr mu daje we znaki, nie ma co tak latać, jak jest spory wiatr z kamerką GoPro. Dobra. Lądowanie zaliczone, wszystko gra, zdejmujemy GoPro, będziemy latali w trybie Acro teraz. Cichutki, bardzo. Dobra, tutaj bliżej. I teraz mamy. Ładnie chodzi. Ale wiatr go zabiera. Ła. Dobra, spróbujmy zrobić jakąś beczkę. Dobrze jest.
Ile mam akumulatora? Nie za dużo. Jest ok. Daję radę w trybie akro. Co prawda dzisiaj wiecznie bardzo, a on reaguje. Ale pięknie daje radę. I na przodu. Daje sobie bardzo ładnie radę. Słuchajcie. Tak jest. Spoko. Nie wiedziałem, że on jest takim mistrzem. Już mamy słabą akumulator. W tej temperaturze leci szybko, ale zaraz sobie zrobimy drugi. Od razu ruszyłem w trybie akro. No to ćwiczymy. 14,5 zostaje, on pewnie ze 2 minuty, może nawet nie. Wow! No wietrze. Wietrze. Dobra. Dobra. 4,2 i spróbuję zrobić jeszcze inverted spin. Poszło pięknie. Zrobiłem nawet inverted i zrobimy sobie jeszcze taki wag. Dobra, wystarczy. Dobra, wystarczy. I to byłoby na tyle. Dzięki serdeczne. Bardzo ładnie się spisał ten nasz mały ziomek. Pięknie się spisał, słuchajcie. Fantastycznie, zaraz go rozbroję, ale on jest taki grzeczny. Teraz był bez GoPro i trzeba przyznać, że jest prawdziwym wojownikiem i samurajem. Genialnie sobie radzi. Słuchajcie, bardzo fajna sesja, dzięki serdeczne za oglądanie do końca. Mam jeszcze do was taką prośbę, żebyście zobaczyli, który wzór na czapkę wybrać, bo opracowałem dzisiaj rano 5 takich wzorów. Gdybyście mogli napisać w komentarzu, która jest najfajniejsza. Wzór A to jest latająca kawka, tam jest ptak kawka, ale też filiżanka widziana z góry, tak jak mieliśmy. I chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, ile trzeba sprzętu, żeby zrealizować ten odcinek, ile trzeba sprzętu zaangażować. To jest to, plus mój spotter do latania w goglach. Także to nie jest tak, że się to zrobi wszystko bardzo łatwo, bo jest to mega przedsięwzięcie. Ja się przygotowywałem przez pół dnia do tego, żeby nakręcić ten odcinek, a jeszcze czeka mnie pół dnia postprodukcji. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że w prezencie mam dla was darmowy warsztat pod tytułem Filmowanie dronem. Link pod filmem. A dla osób zainteresowanych przewodnikiem użytkownika online dla miniaka albo innych dronów, czy też warsztatami tematycznymi, też mam całość przygotowaną w formie online na platformie Drone Bootcamp. Wszystkie linki macie promocyjne pod filmem. Zachęcam do korzystania i trzymajcie się. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa!